pół godziny złamał kilka przepisów. Mowa o 28-latku z Zabrze, który najpierw ukradł paliwo ze stacji benzynowej, podczas ucieczki potrącił pieszego, na koniec okazało się, że jechał na kradzionych blachach. A szczegóły tego zdarzenia zna Agnieszka Żyłka z zabrzeńskiej komendy policji. Oficer dyżurny otrzymał wiadomość od pracownika jednego ze stacji paliw na ulicy Wolności, że mężczyzna zatankował do Fiata Punto paliwo o wartości 70 zł i odjechał nie uszczając opłaty. Tak się spieszył, że kilkanaście minut później na ulicy Korczaka potrącił 35-latka. Na szczęście mężczyźnie nic się nie stało, ale kierujący nie przekonał się o tym, gdyż nie zatrzymując się odjechał z miejsca zdarzenia. Dyżurny skierował w okolice zdarzenia będących na służbie policjantów. Już kilka minut później funkcjonariusze ruchu drogowego na ulicy Wolności zatrzymali 28-letniego mężczyznę. Mężczyzna przyznał się do wszystkich przewinień, a przy okazji kontroli drogowej, jaka była, okazało się, że samochód posiadał skradzione tablice.